Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie, na kolejną partię. Piękna perełka z 1967 roku, tak się teraz zastanawiam, jak perełka mogłaby nie być piękna, perełki zazwyczaj są piękne. Partia moi drodzy, króciutka, 17 posunięć, ale to co tutaj będzie się działo zapiera dech w piersi. Myślę, że początkujący i średnio zaawansowani gracze, szachiści będą mogli jak najbardziej coś z tego cennego wynieść. Kto tutaj gra, pewnie zastanawiacie się, no już wam mówię. Białymi gra to sam Robert James Fischer, legenda środowiska, szachista, o którym niejednokrotnie wspominałem na swoim kanale, no nie bez kozery okazuje się, a jego rywalem jest tutaj Peter Daly. Tyle słowem wstępu, przechodzimy do omawiania przebiegu tej partii. Fischer ma tutaj bierki koloru białego i decyduje się rozpocząć tę partię ruchem, jak widzicie, E4. Tutaj taka książeczka piękna maluje się przy posunięciu, co oznacza, że to posunięcie jest zgodne z teorią debiutów. To jest bardzo ważna sprawa, teorię debiutów mieć w palcu. Moi drodzy, C5, obrona sycylijska ze strony czarnego, skoczek F3 narzucałoby się, bardzo popularne, chyba najpopularniejsza odpowiedź tak naprawdę na E4, C5 to właśnie skoczek F3. W tym momencie mamy D6, D4. Pryncypialną odpowiedzią, pryncypialnym ruchem jest po prostu zabicie tego piona. Oczywiście bicie hetmanem wchodzi w grę, chociaż wtedy trzeba spodziewać się skoczek C6. To często jest wtedy powiązane bezpośrednio. Odwiązanie poprzez ruch goniec D7, wisi hetman, więc tego skoczka często się po prostu leje, bądź też odchodzi się hetmanem na D3. Tutaj jednak odbicie skoczkiem, bardziej prostolinijne, że tak powiem, skoczek F6, atakowany jest pion, czyli skoczek C3 w tym miejscu i skoczek C6. Opcje były jeszcze inne, można było zagrać A6, wariant Najdorfa, moi drodzy, w tym wypadku. Można było zagrać oczywiście G6, wariant Smoczy. Kolejny książkowy ruch, tak naprawdę. W partii jednak pada skoczek C6. Mamy, moi drodzy, otwartą Sycylijkę, jak widzicie. I teraz tak, można by było zagrać goniec E2, goniec E3, z jakimś planem hetman D2, długo roszada. Natomiast Fischer gra. Co gra Fischer? Fischer gra wariant Sozina Fischera. No, co mógłby grać Fischer? Goniec, moi drodzy, C4. Bardzo częste posunięcie. Goniec C4, jak najbardziej poprawny ruch. Tutaj w tym wariancie goniec patrzy na punkt F7, który często jest właśnie celem ataku. Plan jest bardzo często tego typu, żeby pchnąć F4, piony idą, otwierają pozycję, nacisk jest na tutaj, jak widzicie, skrzydło królewskie. Często też hetman w dogodnym momencie może pojawić się na F3. No ale ja pokazuję tylko główne idee tego wszystkiego. E6. Takie struktury Scheveningen tutaj mamy, moi drodzy. Miejsce dla gońca, aby zajął tutaj fajną lokatę na E7, po czym krótka roszadka. Przy okazji goniec tutaj już nie ma kontaktu z punktem F7, co jest bardzo istotne w tym akurat kontekście. Fischer, jak to Fischer, znany z ruchu goniec B3 w tym miejscu, poprawia pozycję gońca, nie daje ewentualnie żadnych temp dla czarnego, żeby tego gońca nie można było tutaj z tempem kopać. Przy okazji pokrywa punkt B2 po ruchu ewentualnym, tak? A hetman B6, żeby ten punkt nie wisiał, jeżeli coś takiego zostałoby zagrane. W tym miejscu, moi drodzy, mamy A6. A6, tak jak widzicie, nie jest tutaj najlepszy, jest jak najbardziej dobrym posunięciem. Goniec, proste goniec, moi drodzy, E7, no, było jak najbardziej logiczne i po prostu najlepsze, umówmy się. No dobra, pada A6, co by przygotować prawdopodobnie B6, nie wpuścić żadnego ze skoków tutaj na pole B5, to jest chyba jasne. W tym wypadku F4, doskonałe posunięcie ze strony Fischera, no właśnie z tego słynął Fischer, że grał posunięcia doskonałe i karał szybko błędy, co jest zazwyczaj domeną silnych szachistów. F4 z planem oczywiście możliwości, z planem otwierania tego wszystkiego po roszadzie, no, będzie możliwość naciskania na ten punkt i tak naprawdę osłabianie tej struktury przy królu. Nadawanie swojemu gońcowi po prostu prawdziwej, potwornej siły. W tym wypadku komputer pokazuje D5 jako najlepszą odpowiedź. Tutaj jednak pada hetman A5. Również dobre posunięcie. No, hetman bardzo często tutaj tak naprawdę w obronie sycylijskiej wychodzi, gdzieś robi taki wypad aktywny na skrzydło hetmańskie. No, gdzie tutaj czarne zazwyczaj skupiają swoją uwagę, jeśli chodzi o atak, tak? Często właśnie w tych strukturach, jeśli chodzi o obronę sycylijską, czarne atakują na skrzydle królewskim, natomiast białe atakują na skrzydle
Boże, pomieszałem wszystko już kompletnie. Czarna atakuje na skrzydle hetmańskie, a biała atakuje na skrzydle królewskie. Przepraszam, wybaczcie mi tę gafę. W tym momencie jest powiązanie, tak? Tutaj wisi, jakbyście się dobrze przyjrzeli, więc tutaj Fischer wszystko załatwia krótką roszadą. Tak naprawdę opcją było też zabicie tego skoczka po prostu. Natomiast Fischer tutaj ruszuje, jak widzicie, wieża fajnie aktywnie w grze, nie ma związania już. Tutaj już punkcik na E4 nie wisi. W tym momencie mamy skoczek, bije D4, topowe, doskonałe posunięcie ze strony tutaj czarnego. Pitera Deliego, nie wiem jak to się wymawia, jeśli chodzi o tutaj spolszczenie. Hetman bije D4, no bo niczym innym tego skoczka odbić nie można. I teraz tak naprawdę, moi drodzy, goniec C7 przychodzi do głowy, z planem oczywiście krótkie roszady, ewentualnie nawet jeszcze goniec D7. Takie opcje, myślę, pojawiają się. Jak najbardziej logiczne. Chociaż tutaj troszeczkę czarny się pośpieszył. Czarny już postanowił wykorzystać to, że może zagrać D5. No często do tego D5 czarne dążą w obronie sycylijskiej. Jeżeli uda im się to zrobić zazwyczaj, to dobry znak. Tylko problem jest taki, że u czarnych ciężko jeszcze mówić o rozwoju, tak? Król niezroszowany, dwie figury tylko w grze, moi drodzy, więc w tym wypadku troszeczkę za szybko, ewidentnie za szybko czarne zagrały D5, otwierając pozycję. Co jest niedokładne? Co Fischer tak naprawdę każe? Każe brutalnie, moi drodzy. W tym wypadku powiem tylko jeszcze jedno. Ten ruch jest cwany. Ten ruch jest cwany. To jest, tak jak mówię, uważane jako niedokładność. Chociaż jeżeli ktoś teraz by przespał, ktoś teraz by zagrał, no nie wiem, powiedzmy, jakieś puste A3, no to niestety wchodzi co? Goniec C5, czyli zagrał czarny na sztuczkę, no ale na sztuczkę z Fischerem, no moi drodzy. Chodzi o związanie, tak? Absolutne. Hetmana z królem, wygranie materiału. Tylko po ruchu, prostym ruchu goniec E3, który jest topowy, po raz kolejny wygląda na to, że nie ma racji bytu goniec C5 kompletnie. I tak naprawdę D5 było stratą tempa, co tak naprawdę jeszcze błędem ze względu na to, że jest zbyt szybko otworzona pozycja, a nie ma rozwoju figur, a król jeszcze jest w niebezpieczeństwie, niezroszowo i być może już nie zroszuje. Zobaczmy, co się działo teraz. Topowym ruchem w tym momencie jest skoczek G4. Ponowiona groźba, moi drodzy, ponowiona groźba, bo jeżeli teraz zostałoby to kopnięte, załóżmy, po biciu, znowu wchodzi wiązanko. No, trzeba grać ostrożnie. Jedyna teraz opcja to król H1 szybko. No wiadomo, jakaś wymiana tego typu. Tak można było grać. Tak należało grać nawet. Skoczek bije 4 jednak pada w partii. Co jest błędem? Zobaczycie zaraz dlaczego zresztą. Skoczek odbił na E4, tak zagrał Fischer. D odbiło E4. I w tym momencie, moi drodzy, Fischer nie odbija tego piona. Chociaż ja bym go wziął, pewnie większość z was również. Natomiast nie, Fischer, moi drodzy, skupia swój atak, jak widzicie, na punkcie F7. Tym bardziej, że król jeszcze przed roszadą, co jest zazwyczaj dla czarnego, kiepską informacją. Co gra Fischer w tym momencie, jak myślicie, moi drodzy? F5. Piękne posunięcie F5. Tutaj, moi drodzy, o to chodzi, aby rozbić tę strukturę pionową przy królu. Tak naprawdę, hetman C7. Polecane, żeby być może tutaj jakoś tego hetmana jeszcze do roli defensywnych zatrudnić. Natomiast w partii pada, moi drodzy, hetman B4. Propozycja wymiany hetmanów, taka na siłę, taka sztuczna. No bo Fischer wcale teraz nie musi oczywiście iść tym tokiem, no bo to daje tylko lepszą, ale tutaj troszeczkę traci inicjatywę biały w tym momencie. Tylko Fischer, jak to Fischer, gra najlepsze posunięcie. Jak myślicie, co gra w tym miejscu? No, oczywiście E bije. F5. Przepraszam, F bije E5. Przejęzyczyłem się. I teraz, jeżeli bicie hetmana, to wcale nie trzeba od razu tego hetmana odbijać, tylko po takim ewentualnym biciu tutaj na D4 mam jeszcze wtrącenie z pięknym szachem. Po król załóżmy D7, dopiero goniec bije D4. Pozycja po raz kolejny o wiele lepsza i bardziej grywalna dla białego. Chyba nie muszę mówić dlaczego. Wracamy do pozycji. Tutaj zostało to odbite gońcem. Po prostu goniec wszedł do gry, moi drodzy, tylko że już zwróćcie uwagę, że są problemy. Król niezroszowany, tu jest mega napięcie na tej przekątnej, no i są problemy, moi drodzy. Wszystkie figury, tak naprawdę praktycznie już wszystkie figury aktywnie w grze u białego przy niezroszowanym królu, to będzie mega problem. Słabość tutaj na F7 ukazuje się. W tym miejscu Fischer gra najlepsze posunięcie, czyli po prostu goniec bije E6.
Widzicie, co się dzieje? Po raz kolejny nie jest wymieniany hetman, czyli ten ruch hetman b4 wcale tak jakby nie obliguje białego do wymiany hetmanów. Fischer robi sobie co chce. Tutaj pcha piona, tu wymienia, tu teraz bije gońca, otwiera pozycję kompletnie przy królu, a ten hetman tutaj czeka. Cały czas nie ma za bardzo czasu tego hetmana lać ze względu na to, że cały czas są jakieś wtrącenia. Teraz F bije E6. Tutaj tak naprawdę, jeżeli znowu hetman zostałby zabity, to znowu mieliśmy wtrącenie. Po raz enty już, chciałoby się powiedzieć. No i teraz zatrzymajmy nagranie, bo jest kulminacyjny moment, moi drodzy. W tym momencie Fischer zagrał nieprawdopodobny ruch. Nieprawdopodobne posunięcie. Skorzystał z tego, że król stoi źle, że u czarnych jest problem z rozwojem. No i z tego, że bardzo aktywnie stoi wieża na F. I jeszcze z jednego faktu skorzystał Fischer. Taka mała podpowiedź. Z tego, że goniec jest obrońcą, jedynym obrońcą hetmana, to może by tego obrońcę zabić. Kill him. I tak było w partii, moi drodzy. Widzicie to posunięcie? Wieża bije F8. Jest szach. Jeżeli to zostaje odbite czymkolwiek innym niż hetmanem, no to oczywiście leci hetman. Więc wymuszone, jakby nie było, hetman odbije F8. Jedyne. I teraz pada ruch, moi drodzy, który kończy partię, wierzcie lub nie. Co zagrał z tej strony, w tym momencie, moi drodzy, Robert James Fischer, zwany również Bobim Fischerem. Hetman A4, szach. Problemy są nieuniknione tutaj, moi drodzy, niestety pozycja jest zbyt słaba, żeby to utrzymać czarnymi. Oczywiście teraz ktoś powie, że B5 jest opcją i jest opcją, bo to jest najlepsza odpowiedź, ale po B5, moi drodzy, leci E4. Bardzo kluczowy pion. Wisi wieża, więc tą wieżą coś trzeba zrobić. Załóżmy wieża D8. Topowa odpowiedź po raz kolejny. Tu już leci kontynuacja, bo to wcześniej było poddane. Oczywiście szybciutko. Tutaj eksplorowanie słabości. Eksplorowanie, jak to brzmi pięknie. Król, moi drodzy, E7 jest opcją. Oczywiście uważany jako błąd. Po króle 7 mielibyśmy nawet coś takiego. O, tego typu strata hetmana, więc tak grać nie można. Zasłonić by się można było wieżą, ale oczywiście teraz naciskamy. Wieża D1 na związaną figurę, tu jest masakra, trzeba się bronić hetmanem, hetman E7, żeby dwie bierki broniły tutaj związanej wieży, ale teraz proste, goniec B6, moi drodzy. Goniec B6 z opcją tego typu, hetman C8. Nie do utrzymania pozycja, żeby tutaj bez straty materiału się nie obeszło, moi drodzy. Tutaj grozi oczywiście... Jak widzicie, wygranie materiału w prosty sposób. Jeszcze tak naprawdę roszada jest opcją. Roszada mogłaby paść, tak, no, jest jedynym wyjściem w tym wypadku, chociaż można tutaj zagarnąć materiał. No i niestety, nie do ugrania pozycja przeciw takiemu szachiści jak Robert James Fischer. No niestety, to już nie jest pozycja, która no, jest pozycją marzeń, pozycją ze snów, zdecydowanie. Dobra, dzięki za uwagę, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że partia podobała się, partia no tutaj aktywna, ciekawa, 17 posunięć, chociaż cenna lekcja dla tych, którzy no, uczą się obrony sycylijskiej, czy też często grają przeciwko obronie sycylijskiej i tak naprawdę nie mają konceptu, co tutaj grać i jak grać. No to akurat w tym filmiku znajdziecie taką małą odpowiedź. Dobra, tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.